Opłata emisyjna to kolejny pomysł sięgnięcia do kieszeni kierowców, który jest słabo uzasadniony. Rząd, tłumacząc potrzebę wprowadzenia tej opłaty, mówi o walce ze smogiem. Tyle tylko, że według danych NIK czy alarmu smogowego 80-90% pyłu zawieszonego w miastach jest efektem niskiej emisji, czyli przede wszystkim spalania węgla w gospodarstwach domowych. Rząd natomiast chce opodatkować wyżej benzynę, gdzie już podatki stanowią prawie 60% ceny benzyny, a dalej wspiera sektor węglowy, przy czym węgiel jest opodatkowany znacznie niżej niż benzyna, bo około 19% podatkiem. Czyli z jednej strony rząd mówi o walce ze smogiem, ale z drugiej strony główne źródło smogu, czyli węgiel, nadal jest preferencyjnie traktowany przez rząd. Natomiast rząd chce przykręcić śrubę kierowcom, dalej zwiększając i tak już wysokie opodatkowanie benzyny.